Hejo wszystkim, w ogóle chyba pierwszy raz nagrałam taką relację. Ogólnie niecałe 2 miesiące temu miałam urodzinki i dostałam od mojego syneczka puzzle, bardzo fajne puzzle. Jest to Marvel, leży on aktualnie tutaj ułożony już oczywiście. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ przygotowałam taką małą, małą niespodziankę. Widzimy się dzisiaj z Olą, będziemy nagrywać kolejny filmik dla Was, między innymi. I przygotowałam małą niespodziankę, leży ona tutaj. W ogóle to jest papier, w którym dostałam prezent od Oli, więc fajnie, że go wykorzystam, nie zniszczam jak zawsze. I ogólnie to prezent dla nas dwóch, ale Ola będzie miała niespodziankę, bo ja wiem co tam jest, dlatego mam nadzieję, moje słońce, że to oglądasz i już się zastanawiasz, co to może być. Jest to związane lekko z tymi puzzlami, więc mam nadzieję, że może to jest taka mała podpowiedź dla Ciebie. Pani Aleksandra montuje profesjonalny sprzęt i próbuje rozszyfrować, co to za prezent. Nie mam zielonego pojęcia. Julia uznała, że to jest coś, co mi wysyłała, a Julia co chwilę mi coś wysyła. Zgadniesz! Nie. Pomyśl, jak w maju ci to wysyłałam, o zdjęcia matko, tego. Tylko w maju! W maju! Ale to było dla ciebie czy do mnie? No. To jest prezent dla nas obu. Ale ty masz niespodziankę, bo ty nie wiesz, co to jest. Ale to jest dla nas obu, tak? A czy to jest ta sama rzecz, czy to jest wspólna rzecz? Podobna rzecz, powiem tak. Jakiś ciuch? Nie. Dobra, Ola ma już dwie podpowiedzi, że coś związane z puzzlami i że wysłałam tego zdjęcie w maju. Dam jej trzecią podpowiedź. Chcesz trzecią podpowiedź? Jakiś rysunek? Blisko. No, blisko, to blisko. Malowanie. Tak! To jest takie... Tak! Jestem wyciągnięta. Wiedziałam, że zgadniesz. To chcesz je zobaczyć? No. Dobra, już przynoszę. Pani Aleksandra zgadła, co to jest. Brawa dla niej. Ja wiedziałam, że ona jest sprytna, ale nie sądziłam, że jej tak szybko to pójdzie. No ale cóż, prezent to prezent. Proszę bardzo. Ale to wam teraz otworzyć? Nie musisz. W domu możemy, bo tu słońce świeci za bardzo. Dobra. Uwaga, rozpalamy namiot. Tak, uwaga, uwaga. Stwierdziłyśmy, że będziemy odważne i samodzielne. I tu jest instrukcja. I nie używam. Jak na mnie wyjdzie, to dopiero wtedy po nią sięgniemy. Jedna tyczka złożona. Teraz nie. Chyba. Nie. Nawet jest taki duży. No. On jest chyba 4-osobowy. Tak mi się wydaje. Aha, już wiem do czego to. Ja była harcerzem, więc zobaczymy, czy coś pamięta. Nie wykorzystujmy mojego stanowiska. To było 7 lat temu. 7 lat temu, ale zobaczymy, czy pamięta. Na razie idzie mi dobrze. Wyrzuciłam instrukcję. Dobrze ci idzie. I złożyłam te drutny. Dobrze ci idzie, ale tylko patrzę. Udało nam się go postawić, więc już stoi, a Julia teraz się musi trochę pobawić z tym sznureczkami, bo to jeszcze nie koniec. Proszę, jaki piękny. Nie no, chodzi mi o namiot. Julia, nie tym razem ty. Ale się ubrać idealnie do tego namiotu, nie? Namiot i ja. I Ola ma tam śpiwór, ja tu mam materac. Miejmy nadzieję, że doniosę. Uwaga, rozkładamy nasze posłania, na których będziemy dzisiaj spać. Już jesteśmy w środeczku. Mówię, że tu jest jeszcze jedno, nie? No, jeszcze jedno. Ja to wsuwamy, może okręćmy to tak, wsuńmy pod to. Co? No, mówiłam o tym, ale zapomniałam włożyć najpierw to. Dobra, zaraz to ogarniemy. Rozepnę ci to. Wybrałyśmy się na małą przejażdżkę przed leżeniem, żeby troszkę tam, wiecie, ruchu było. Hello. Hello. Dzisiaj nie ma pościgu, dzisiaj nikt nie goni. Ale mieliśmy już chyba 6 skuterów, więc
Jak ochroniarz nadal jakiś jest chętny, to zapraszamy. Mały przystanek. Jesteśmy na placu zabaw. Coś niesamowitego. No. Lubię sobie poleżeć. Pani Aleksandra przed chwilą udawała, że ćwiczy, ale wróciła na chwilkę. Nie udawałam, tylko ćwiczyłam w porównaniu do ciebie. Sobie nie, ja sobie cały czas leżę wygodnie, ale wymyślałam sobie zajęcie. Tutaj jest pełno chmurek i co chwilę wymyślałam sobie co innego, co to może być. Na przykład, nie wiem, teraz tutaj jest takie małe kółeczko. Tutaj to jest takie, jakby nie wiem co to jest, taki pierścionek w jakimś czymś, na jakiejś poduszce. Może obrączka, o obrączka na tej poduszce, co w kościele przynoszą. Proszę, jak Julia ładnie ćwiczy. Tutaj mamy tylko jednego lenia jak na razie. Ta, i kto to mówił, co przez większość leżał? Nie, ja chmurki oglądałam. No to leżałaś. Nie, myślałam intensywnie. A teraz intensywnie ćwiczę. Ta, widzę właśnie. Ja, to ćwiczenie jest dobre, jak to wygląda śmiesznie. Zobaczcie, jakie pyszne jedzonko, mamy jajeczko. Kalafiorek z puchą tartą, pani Aleksandra właśnie też nakłada. Tutaj są jeszcze ziemniaczki w kapturkach, więc bellissimo. Jestem tak głodna. Mój ostatni posiłek był o 9 rano, więc... mamy 19:22. Tak to jest. Człowiek jak studiuje, to nie ma czasu na nic. Dokładnie. Ola się stara, żeby nie rozedrzeć papieru. Nie było. Powiedziałaś i rozerwałam. Oj tam, oj tam. Najlepsze to jest mój papier, w którym ja Juli dałam prezent. No i przynajmniej się nie zmarnował, bo ja wszystko zawsze rozdzieram, a teraz jest drugi raz użyte. No bo trzeba przyznać, że jest ładny. No, jest ładny. W moim ulubionym kolorze. Uwaga, uwaga, uwaga! Uwaga, i jest prezent! Nice! A co to jest w ogóle? Nie wiem, gdzieś tam jest instrukcja. Jest z tyłu, ale akurat nie widać obrazka. Ej, ale to może być ładne. Jestem ciekawa tego. No, no to jak już będzie pomalowane, to wam damy zdjątko. Na pewno. Ej, ale zimno jest. No już jest trochę, ale przynajmniej... A mi się teraz świetnie chce. O, ja muszę Julia. Się uwaga, zanosimy nasze skarby, czyli nasze podusie i wszystko, żebyśmy miały wygodnie. Julia, ale mam teraz widok. Robimy sobie nastrój. No. Żeby było romantycznie. I jasno. I jasno. Jak będziemy nagrywać. Nie, no ale o, jest klimacik. No, może być. Mamy też lampkę w razie czego, więc jesteśmy przygotowane. Więc jesteśmy już w namieciku. Tutaj mamy głośniczek. Ola puszcza playlistę Ekipa. Stwierdziłyśmy, że przesłuchamy ją całą. Mamy dzisiaj wystarczająco czasu. Jesteśmy zabezpieczone w prowiant. Proszę bardzo. Taki prowiant też. Jaki podświetlam. No i co? Zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Bo się robi troszkę zimno, więc mamy na szczęście dużo kołderek i kocyków. Gramy w double. Gramy w double i pierwszą rundę wygrałam ja. Ogólnie jeszcze ani razu nie pokonałam Oli, więc trzymajcie za mnie kciuki. Dzisiaj znowu spróbuję. Ale ja uwielbiam w to grać. Ja uwielbiam w to grać, zwłaszcza, że jest z Harrym Potterem, a ja... No, jest Harry Potter, właśnie. No. Ja też to lubię grać, tylko no, jeszcze nie wygram. Cicibur! Ciciu! Hej! Jakby co to mój kotek. Dobra, zaraz go wpuszczę. Zaraz go wpuścimy. Uwaga, uwaga. Słuchamy ostatniej piosenki ekipy z płyty i no cóż, mamy swoich faworytów, jest to czyli Zygzak i chyba będziemy wiernymi fankami do końca tych utworów. No, są niektóre tam. Szlafroki były jeszcze takie. Byłyśmy zaskoczone na niektórych, ale no. Tam to są już, moim zdaniem niektórych nie powinno być, są na hama. No, szlafroki były pozytywem. No. Zmiana zajęcia.
stwierdziłyśmy, że troszkę w ciszy posiedzimy po słuchaniu utworu. I co? I czytamy książki. Znaczy Ola czyta. Moja leży... Oj, robi zastojak pod latarkę. może ją otworzę. Julię tylko przekonało, żeby przeczytać tą książkę, bo są anioły tam. Bo ja lubię tematykę bardziej fantasty, a Ola woli tam jakieś kryminały, horrory. No bo ja lubię dreszczyk emocji, a nie tam. A ja lubię... Ta książka mi się podobała, podobało mi się, pamiętam. A ja lubię fantastyczne postacie. Ale już nie mogłam dalszej ich części przeczytać, bo nie mogłam znaleźć dwóch ostatnich, a było fajne naprawdę. Mała wpadka! Zgrane! Nie! No pij, pij! Ups! Ty gnojku! To już Ola, nie wstydź się. Nie, to jest trudne. Wierzę w ciebie. Masz profesjonalny mikrofon. Weź! Przestań! Tego tu nie ma, to jest sotek. Lemoniada. O, działa! Ogólnie tak się prezentuje nasz namiocik od zewnątrz. Jest naprawdę fajnie podświetlony. A my musiałyśmy wyjść. Na spacer. Na spacer! Ale zobaczcie, jak księżyc widać. No, jestem w szoku. Jej. Przetrwałyśmy. O, jaki ma zachrypnięty głos. Jak się wstało dopiero. Tak jest. Nie, przebudziłam się wcześniej, tylko sobie leżałam za chwilę i oczami. Jasne. Nikt w to nie wierzy. Ja w to bardzo wierzę.